Chłopaki nie przebierają w środkach. Cześć. Eksploracji Słowacji ciąg dalszy. Jesteśmy w miejscowości Telegard. I nasz główny cel jest schowany za tą górą. Kralowa Hora. Blisko 2000 metrów. Po raz pierwszy będziemy wbijać się w ogóle na taką wysokość rowerami. Ruszamy szlakiem, a nie wiem, o, czerwonym. Kralowa Hora, 7,5 km, czyli ile? 2 godziny drogi. Nie no, 1,5 godziny drogi gdzieś. Chyba ty. Kurwa, nieoszronione. Kralowa Hora, 1946 metrów. Szczyt zaliczony. Chwila odpoczynku na Kralowej Horze, na samym szczycie. Troszkę napawamy się widokami. Tatry bardzo słabo widoczne, ale są. No i tyle. I zjeżdżamy początkowo niebieskim szlakiem, potem dołączamy do cyklotrasy, którą jechaliśmy. I wskakujemy na zielony szlak, przejeżdżamy 200 metrów powyżej i wskakujemy na zielony szlak przez Kralowe Skały. Kralowe Skały i zielonym szlakiem już na dół do Telegartu. Telegatu. Telegartu. No. Kolega dobrze mówi. A, Telgard. Telgard. Dobra, chuj. Musimy złapać oddech, bo za nami chyba jeden z lepszych zjazdów, no nie bójmy się słów, w karierze enduro od mountain. Naprawdę fajny kawałek, stromo, ściółka, korzenie, bardzo fajny, przyjemny. Teraz jesteśmy już na granicy Parku Narodowego, także na spokojnie wracamy już do samochodu. Na razie musimy się otrząsnąć z szoku.